Rozpoczęliśmy jazdę pierwszy raz w takich trudnych warunkach. Kursantka wyjechała spod siedziby kursanta. Próbujemy dzisiaj przećwiczyć taki element wychodzenia z poślizgu. Zobaczymy, jak sobie tutaj pani da radę. Jak widać, drogi są posypane solą i są czarne. Jeszcze wczoraj wszędzie było biało, także drogowcy się spisali. Zupełnie inaczej się dzisiaj jedzie jak wczoraj. Wczoraj był totalny dramat na drogach. Nie można było nigdzie przejechać swobodnie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ale te boczne drogi mimo wszystko są bardzo śliskie. I trzeba wzmożonej czujności, żeby bezpiecznie dojechać. Tutaj odnośnie wyjazdu właśnie takie włączenie się do ruchu, no inaczej się zachowujemy niż na suchej nawierzchni. Odległości od pojazdów, które nadjeżdżają, muszą być dużo większe niż normalnie w dobrych warunkach przy suchej nawierzchni. Proszę również pamiętać, że to, że jest droga czarna, nie znaczy, że przyczepność jest dobra, bo mamy na tą chwilę minus 8 stopni, więc można tutaj się grubo pomylić, jak ktoś będzie sądził, że to, że jest czarna nawierzchnia, jest zupełnie bezpiecznie. Instruktor Robert wydał polecenie skrętu w prawo. Właśnie wjedziemy w strefę ograniczonej prędkości i tam na pewno będzie bardziej ślisko niż tutaj na tej drodze. I proszę pamiętać, że to, że jest ograniczenie prędkości do 30 na godzinę, to nie znaczy, że my będziemy jechać 30 na godzinę. Nieraz bywa tak, że trzeba jechać 5 czy 10 na godzinę, żeby nie spowodować poślizgu, a na egzaminie w tych warunkach generalnie łatwiej się zdaje egzamin, mimo to, że ludzie sądzą, że jest trudniej. Naszym zdaniem instruktorów jest łatwiej, w związku z tym, że jedziemy dużo wolniej. Kursant ma więcej czasu na zastanowienie się, co ma zrobić. Trzeba jedną rzecz tylko mieć poprawkę na jedną rzecz, właśnie na to, że jest bardzo ślisko i nie możemy spowodować, że samochód wpadnie nawet w delikatny poślizg, bo egzamin jest natychmiast przerwany.